Cześć, Miles. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz po tych nowinach o Lee. Słuchaj, jeśli nie będziesz chciał już tam pracować, May i ja zrozumiemy. Na początku myślałem, żeby odejść. Ale mój tata zawsze mówił, że bohater to po prostu człowiek, który się nie poddaje. To prawda. Zakładając, że postępuję słusznie. Ja ci załatwiłem tę pracę. Nie chcę, żebyś to robił, jeśli myślisz, że to złe. Ci wszyscy ludzie nie są winni zachowania Martina Lee. Potrzebują pomocy, a ja im jej udzielam. Tata chciałby, żebym został. Myślę, że byłby dumny. Wiem, że tak. A i Miles, ja też jestem z ciebie dumny. Gdybyś chciał pogadać, to zadzwoń. Dzięki, Pete. Muszę lecieć. May wysyła mnie po artykuły biurowe. Nara! Spidermanie, udało mi się namierzyć kilka osób, które brały udział w imprezie i mogły się... No, wiesz. To Ethan Albright, biochemik. Nie pojawił się na zajęciach. Mój program rozpoznał go na zdjęciu, ale już na innych fotkach z tego samego miejsca go nie ma. To i tak najlepszy trop. Poszukam tego miejsca, dzięki. Zdjęcie od Filipa to znów mój jedyny trop. Muszę znaleźć to miejsce. Na zdjęciu widać tory kolejki nadziemnej. Takie jak w East Harlem. Gadałem z Carlosem. Czuł się dobrze, dopóki nie trafił na Greena. Cokolwiek się tam stało, uderzyło go po imprezie Halloweenowej. Opóźniona reakcja. Niedobrze. Manhattan może być pełen skażonych, chodzących bomb zegarowych. Na południe od uczelni nie ma torów kolejki nadziemnej. Muszę lecieć na północ. Kolej nadziemna, to może być Harlem. Jeśli znajdę tory kolejki nadziemnej w East Harlem, zaprowadzą mnie do tego miejsca. Zdaje się, że na końcu torów jest most. Tory kolejki nadziemnej. To na północny wschód od uczelni. Urocze. To chyba dość daleko na północ od uczelni. Coś nam zagra. Zdaje się, że na końcu torów jest most. Te tory są chyba w East Harlem. Ciekawe, czy moce króla T'Challi wzięły się z ugryzienia przez napromieniowaną panterę. Facet jest twardy, ale to by raczej bolało. Przerażająca. Nikt nie jest bezpieczny. Przyzwyczaiłem się do niemiłych Nowojorczyków, ale to już przesada. Dobrze, że Filip jest po mojej stronie. Ten facet jest naprawdę zdolny. Kolej nadziemna, to może być ha... Thank you.
Jestem na dobrym torze. Dosłownie. Powinien mnie zaprowadzić do miejsca, gdzie zrobiono zdjęcie. Tory kolejki nadziemnej. To na północny wschód od uczelni. To tu. Nie widać skażonych studentów, ale zdaje się, że tu byli. Co się stało? Tym ludziom kompletnie odbiło. Chyba się naćpali. Pobiegli w górę ulicy. Muszę ich znaleźć, nim komuś stanie się krzywda. Co jest z tej rzeczy? Pomocy! Tam są. Pora to zakończyć. Pomocy! Proszę, pomóżcie! Jestem jednym z nich, ale zginiesz pierwszy! Tak, rację. Wszyscy skaził mnóstwo ludzi na imprezie halloweenowej. Ciemność czarna i zimna! Im szybciej doprowadzę was do ładu, tym lepiej! Drzwi zamknięte. Nie ma czasu na uprzejmości. Chyba już. Piłem latę i myślałem o dniu, kiedy mnie napadnięto. Zobaczyłem duży tłum ludzi. To było tak, jakby ktoś stryknął włącznik. Nic ci nie będzie, ale może przerzuć się na bezkofeinową. Zajmiesz się tym? Wyzwaniem Skrubol? Nie wiem, co to jest. Nikt nie wie! I to jest najlepsze. Zacznie się, gdy zrobisz zdjęcie kodu na ścianie. Łatwizna! Dzięki temu komuś pomożesz. W takim razie... Mam! SM! Podjąłeś wyzwanie! Witaj na moim streamie! Stary, teraz kiedy do nas dołączyłeś, stacy lecą pod sufit! Tak to działa. Kod matrycowy, który cyknąłeś, przesyła ci współrzędny GPS innego kodu matrycowego z okolicy. Ja, to trochę zbyt czasochłonne. Wybacz, ludzie potrzebują pomocy. Dobrze, że to powiedziałeś, bo rozchodzi się o pomoc pewnej biduli. Ostatni kod matrycowy pozwoli ci znaleźć? Kogo znaleźć? O, ofiarę porwania! Co? No nie! Tak ci podnosi napięcie! Czyż nie jest telegeniczna? Uwięziona? Pozbawiona nadziei? Czy umrze z głodu? Udusi się? Nie ma czasu do stracenia. Internet patrzy. Pa, pa! Nie jest dobrze. To wariatka. Ale nie mam wyboru. Następnym krokiem jest kod matrycowy. Z tym nie pójdzie tak łatwo. Mam! Pozdrowienia dla moich fanów! Widzę, że część właśnie dołączyła do streamu w realu! Wszystkim to odbiło! Podczas tej ekscytującej sceny pozwolę sobie odczytać kilka waszych komentarzy. Gangsterka! Lobcią się Skrubol, twój
mi przespać pudla. Fancy dress, Misze. Kiedy wkręciłaś J. Jona Jamesona? Ja również fancy dress. Przykro mi, musicie wrócić do cynamonowego wyzwania. Saka, Spidey. Prawda, że moi fani osobiście się angażują. Tyle w nich pasji. Hashtag sztos. Powiedziałaś hashtag na głos? To jest prawie tak straszne jak porwanie. Po tyknięciu kodu powinieneś poznać następną lokalizację. Pośmiesz się! Nasza przyjaciółka jest taka samotna i smutna. Jest drugi kod, rozpięty na dwa budynki. To wymaga kunsztu. Mam! Mam nieoficjalne info, że paru fanów postanowiło zrzucić się na prezent dla ciebie! Podobno uważają, że jesteś bombą! Powinieneś się złapać, zanim komuś stanie się krzywda! Niedaleko stąd. Muszę się pośpieszyć. Wszędzie kamery. To tu. Słyszysz mnie? Trzymaj się, wyrwę drzwi! O Boże! Boże, Spider-Man! Jak ja ci się odwdzięczę! Za te miliony wejść, które mi zrobiłeś! Skrubol! Nieźle, co? Szkoda, że nie widziałeś swoich upiornych oczocośków. O, popatrz! Jeszcze więcej fanów! Skrubol! Tu za stronę! Powiem krótko. Oficjalnie tego nie toleruję. Pokaż im przestać! Miałeś wad, to jeszcze nic nie znaczy. Tak miała być najłatwiejsza robota świata! Zmierzcie cię!
Ja nic nie zrobiłam! To wszystko moi fani! W sumie ma rację. Ciężko będzie jej coś udowodnić. Jak na człowieka pająka, to naprawdę zaczynam mieć dość sieci. Mam za mało danych. Powinienem poszukać wież nasłuchowych. Do okolicznych jednostek trwa pościg za pojazdem. Udać się do Morningside Heights. Gratulacje, panie kapitanie. Dorwaliście zamachowca z ratusza. Złapaliśmy. Jak zwał, tak zwał. Chodzi mi o to, że pracujesz ostatnio ponad siłę. Powinnaś wziąć urlop. Marna ze mnie turystka. Choć może rozważę to, gdy już złapiemy resztę ludzi Lee. Żadne tam wyloty, walizki, tylko długi, twardy sen. Ale z ciebie imprezowiczka. No ale co tam cię kręci, czy nie kręci? Zasłużyłaś. Niezła robota, co? Całkiem nieźle. Na tyle, że może pozwolisz pewnej osobie z nami świętować? Dobra, tylko szybko. Szanse były nikłe, niebezpieczeństwo bliskie. Ale zuchwała intuicja Spider-Copa i niestrudzone planowanie szefowej pozwoliły im wykonać robotę. O, to całkiem słodkie. Niedobrana para jak masło orzechowe i czekolada. Albo śniadanie na obiad. Pracowała wspólnie. Okej, już dość. Do następnego, Spider-Copie. Przekonuję się, prawda? Tak, na pewno. Mamy zagrożenie bombowe. Potrzebni funkcjonariusze w Koreatown. Spider-Man, dzięki Bogu. Demony podłożyły tu ładunki wybuchowe, ale nie możemy się zbliżyć. Proszę mi pokazać gdzie. Służę pomocą. Znaleźliśmy główny detonator. Rozbrój go, a znajdziesz klucz. Dzięki niemu zlokalizujesz i rozbroisz resztę bomb. Dobra, proszę wycofać ludzi. Dam znać, jak będzie czysto. Co? Nie.
uzbroić główny ładunek. Nie myśl o C4, do którego to jest podłączone. Jest, mam klucz. Do usług, panie władzo. Do usług. Felicia myśli, że się ze mną bawi, ale z każdej z tych scen dowiaduje się czegoś nowego. Ważny prawnik tu mieszka. Pewnie chce zdobyć listę jego klientów. Szuka nowych ofiar. Muszę przyznać, że cwany z niej kotek. Do wszystkich! Zamaskowani terroryści otworzyli ogień. Funkcjonariusze do East Village. Nawet ludzie... Peter. Jak tam? Jakoś leci. Nie wiem, czy mi się podoba to, że harujesz tutaj całkiem sama. Potrzebują mnie. Jeśli czasem się nie wyśpię, to trudno. Czy pan Lee odzywał się do ciebie po tym, jak... Nie. Ale Martin, którego znam, nie był taki. Cokolwiek się z nim stało, nie chcę go takim pamiętać. To... Jak tam sprawy z MJ? Wiesz, ona... To jest skomplikowane. Szczerość. Dzięki niej przetrwałam z Benem ciężkie chwile. Mieliście ciężkie chwile? Pewnie. Zwłaszcza w twoim wieku. To jak? Jesteś z nią szczery? Wie, kim naprawdę jesteś? Ej, nagłośniej! Chcę posłuchać! Rzecznik policji potwierdził, że to ten sam samochód, którym przetransportowano sprzęt użyty podczas zamachu na stację Grand Central. To nie ma końca. Peter? Kapitan Watanabe, zostaw wiadomość. Yuri, gdzie jesteś? Zadzwoń, jak odsłuchasz. Mam nadzieję, że oddech diabła wciąż tam jest. Zabezpieczony. Jeśli demony dostały się do ciężarówki, to sytuacja jest katastrofalna.
Jaka sytuacja w Vanderbilt? Oddech diabła zniknął, ale mamy jeszcze większe problemy. Rikers? Musimy się pośpieszyć. Wskakuj. Co się stało? To był skoordynowany atak. Zaplanowany z zewnątrz. Dotknął wszystkich skrzydeł. Za pół godziny więźniowie z Rikers będą przechadzać się piątą aleją. A co z tą tratwą? Powinno być okej. To placówka o najwyższym rygorze. Z lepszą ochroną i własnym zasilaniem. Dobrze. A co z oddechem diabła? Sable się tym zajmuje. Ufasz im? A mam wybór? O-o. Trzeba było zapiąć pas! Rupaj, szybko! Ruszam! W waszym planie ucieczki jest trochę za mało planu. Cholera, dostali się do zbrojowni. To źle? Brzmi nie najlepiej. To znaczy, że część więźniów biega sobie z wyrzutniami rakiet. Ta, to niedobrze. Ruszam. Jeśli będziecie grzeczni i wrócicie do swoich cel, możemy o wszystkim zapomnieć! Rakiety w więzieniu! Uwaga! Mówi sierżant Hanson! Jest ktoś na tym kanale! Tu kapitan Watanabe. Gdzie jesteś? Na dachu! Przy bloku więziennym D! Próbuję przywrócić zasilanie! Jesteś śmigłowcą? Potwierdzam. Co tu się stało? Nie wiem. Najpierw wysiadł prąd, a później rozpętało się piekło. Trzymaj się! Będziemy u ciebie jak najszybciej! Niech zadzą mnie znowu do paki! O nie! Na bali! Na ten dach. Jest tam policjant, który potrzebuje pomocy. Już lecę. Hej! Tu się zatkanto! Hej! Spróbuj tego! Badaj się na tego pana! Ktoś jest za tymi drzwiami. Mogę pomóc! Wszyscy! Łażą mi po aucie! Pomóż mu! A ja spróbuję włączyć zasilanie! Tak, już lecę. Uwaga!
Zawsze może być gorzej. Kontrolą. Mówiłaś, że tratwa jest zabezpieczona. Tak, chodźmy. Może nie jest tak źle, jak się wydaje. Lubię twój optymizm. Ale zwykle jest jeszcze gorzej, niż się wydaje. Uwaga! Yuri! Padam! Mam cię! Trzymaj się! W porządku? Tak. Dziękujemy za przybycie! Załapiecie się jeszcze na Fireman! Chyba mamy warunkowe, chłopcy! Elektro, dlaczego wszystkich wypuszcza? Pójdę do sterowni i sprawdzę, jak bardzo mamy przerąbane. Dobra, a ja dołączę do zabawy. Proszę spokojnie wracać do swoich cel i zamknąć za sobą drzwi, dobra? Proszę! System wkrótce przestanie działać. O nie! Chyba troszę cię jak ryby!
To tylko jeden facet, jak może wygrywać! Wykryto sytuację katastrofalną. Lepiej stąd spada! Na ziemię z nim! Nie brzmi to dobrze. O, cześć, Rajno! Obyś lubił niespodzianki, pająku! Niespodzianki? O czym on mówi? Wykryto nieoczekiwany wzrost napięcia. Potrzebny zespół reagowania kryzysowego. Wykryto pożar instalacji elektrycznej. Pożar instalacji elektrycznej. Nie działa w więzieniu ze wszystkimi bandziorami, jakich złapałem przez ostatnie. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Skorpion, możesz zaczekać chwilę? Przerwałeś mi ważną rozmowę. Będzie bolało. Pogadźcie go! Straciłam cię na sekundę. Wszystko gra? Nie do końca. Elektro, Rajno i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Monitoring już prawie działa. Zaraz opiszę ci sytuację. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. Pokaż, co ty tam! Pomóżcie! Nie chcę do klubu! Mogę... Myślałem, że mnie ścigasz! Muszę go zatrzymać! Nie powstrzymasz mnie! Ale sklepia mi zepsuje! Jeśli powiesz, dla kogo działasz, nie zrobię ci krzywdy! Czemu nikt nigdy nie korzysta z tej opcji? Mam cię! Walczę? Dawno się nie widzieliśmy! No to się teraz z tobą zabawa! Nie mam czasu na rozmowy! A ty ciągle tu, a? Dobra. Mam system monitoringu. Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy mieszkańcy krat bez wiary. Martin Lee również. Na wolności jest pięciu twoich największych wrogów. Przez moment myślałem, że mówisz poważnie. Mówię poważnie. Muszę lecieć. Część zmierza w kierunku miasta. I to obłęd.
mój nowy kostium! Twarzowy. Skąd go masz? I tak cię nie stać. Jestem za! Jeśli nie chcecie, nie musimy tego robić! Zdecydowanie chcemy! Każdy z was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Idźcie! Tam jest! Koniec, Normanie. Czas pokazać im prawdę. W porządku? Tak, jasne. Mógłbyś... Dostasz to? Proszę, pewnie. Ale zapewnia, że nieprzerwanie pracuje nad skutecznym lekarstwem. W mieście wciąż panuje ścisła kwarantanna. Sable International bacznie pilnuje wszystkich strategicznych punktów. Na terenie miasta trwają walki policji i agentów Sable z więźniami Rikers oraz Tratwy. Tymczasem burmistrz Osborne oficjalnie nazwał Spidermana winnym ucieczki więźniów oraz epidemii i wysłał za nim list gończy. Nie dostarczył jednak dowodów. Wiele osób sądzi, że odwraca uwagę od siebie, odkąd w raporcie specjalnym Bugle wyszło na jaw, że choroba miała swój początek w tajnym, niezarejestrowanym laboratorium Oscorp na Manhattanie. Burmistrz Osborne zapewnia, że Oscorp pracuje... Wyłącz to! ...nad surowicą, ale na razie brakuje dowodów, które potwierdziłyby tę tezę.
Doktor Octavius? Dlaczego? Jak to się mogło stać? Właśnie dzwonili ze szpitala. Podobno zniknąłeś. Muszę wrócić do pracy. Lekarze mówili, że masz 14 złamanych kości. Co znaczy, że 192 mam całe. Przy okazji dzięki za pomoc. Najtrudniej było cię ukrywać przed Sejmów. Może nie wiesz, ale zostałeś ich głównym celem. Ale mnie zaszczyt kopnął. Co się dzieje z tym miastem, Yuri? Nie wiem. Może to koniec świata. Kto wie? Służę pomocą. Dobrze. Grupy zbiegłych więźniów łączą siły w mieście i zajmują...